taka, to skarb nas tutaj. Proszę, idziesz. Dzięki. Kierunek zwiedzania. Tu mamy mapę i jesteśmy w punkcie pierwszym, gdzie jest wejście. I dalej mamy rozrywkę. Pojazdy Flintstonów, dwójeczka, potem Dino Pociąg, kino prehistoryczne, batyskaw. Tu mamy ścieżkę dinozaurów. Pizzeria, warkoczyki. Przed nami kino prehistoryczne. I pojazdy Flintstonów. Jakbyście chcieli na Flintstony, mogą dzieci, ale powyżej 8 roku życia korzystać. Tylko poniżej 8 roku życia, no to z dorosłymi. 4 osoby maksymalnie. Dorosłe lub 2 na 2. Na pewno nie same dzieci. I się nie zderzamy. Są dwa takie pojazdy. Akurat są zajęte, więc poczekamy chwilę. Idziemy na następną rozrywkę. Jeszcze ja na Dino Pociąg się załapię. Dziękuję. Gdzie jedziemy? Nie wiem. Gdzie nas zawiezie? Do prehistorii? Ten Dino Pociąg? Co i Flintstonowie? Chyba ruszyliśmy. Dino Pociągu, idziemy zobaczyć sobie kino prehistoryczne. Zobaczymy sobie, o której są jakieś seanse i co warto tutaj zobaczyć. Minutę temu. Coś się zaczęło. Ale spokojnie, mamy czas. Ważne, żeby nie jeść i nie fotografować. No ze zwierzętami oczywiście też nie wchodzimy. I zaraz za kinem mamy... Kierunek zwiedzania w tą stronę jest, moi drodzy. Chodźmy tutaj najpierw. Rok. Zodiak i kawałek historii. Chodźmy! Teraz dokładna mapka, jak to jest zbudowane. Widzisz ta wielka budowla? Jest tam przed nami, oczywiście nie ta metalowa konstrukcja, tylko ta kawałek dalej. Gdzie są moje dzieci? A ja? Ty już nie dziecko. Gdzie są? O! Widzę jakieś dziecko. A gdzie jest Bianka? Dodo! Mamy roller coaster Dragon. Z tym metrem to może być różnie, co nie? Tutaj na roller coasterze co godzinę są przerwy techniczne. Oczywiście, że trafiliśmy na jedną z nich, ale na szczęście tylko 4 minutki zostaje nam czekać, więc sobie chwilę posiedzimy. Nawet nie wiem, czy ten pan, który tam idzie w zielonej koszulce, to właśnie nie jest pan z obsługi, który zaraz nas wpuści i sobie przejedziemy się. O-o, dałem się namówić na pierwszy wagonik. O-o. We'll be right back.
Uff. Ale wrażeń było. Chodź, Biana. Wrócimy tutaj. Wrócimy. Podobało się? Nie, ja to jeszcze. Ja też jeszcze. Czekaj, chodź. Chodźcie, przejdziemy park i wrócimy tutaj, dobrze? Jeszcze przyjdziemy. No, chodź. Dziękuję. Dziękujemy. I idziemy teraz do piramidy, która jest w skali 1 do 1. A tam mamy sfinksę, który jest w proporcji 1 do 3. Tu mamy turystę w Egipcie w kapeluszu z plecakiem. All inclusive. A tam się dwie nowe piramidy budują dla tych turystów. Na all inclusive. Na all inclusive, tak jest. Oczywiście lody dla ochłody muszą być grane. Bianka wybrała sobie gumę balonową i pani złowiła jej dużo pianek, tak? Czwarta pianka się Biance trafiła. Czekamy na seans w piramidzie. No i moi jaskiniowcy. Co? Łatwa to była praca być takim Fredem Flintstonem? Bardzo. Czy mogę tu obok pana? Tak. Dobra, jedziemy. Tak. Tato, łatwiej. Jedziemy. Jedziemy. Gdzie jedziemy? Zaraz tutaj. Dino pociąg. A my tutaj takim pojazdem z kamienia, a tam pociągi jeżdżą. Ktoś nas oszukał. Mocno. Tak. Mocno kręcisz. Żeby i tam. Mocno, już raz spadła. Ale ty cudujesz, kobito. Ale to jest już nowocześniejszy, bo ma pedały. Co tu się dzieje? Ła, kręćcie! Flanio, jak wrażenia? Jak ci się podoba takie auto? Fajne. Fajne. Co? Ja tak szybko nie umiem kręcić! To nie jest łatwa praca być takim Fredem Flintstonem, co? All inclusive, zapłaciłem. Będę się dobrze bawił. Byliśmy w Batyskafie na filmie 7D i powiedzcie mi, co tam widzieliśmy? Rekiny. Rekin? I co rekin zrobił? Nas pożreć. Chciał nas pożreć? Tak. Zbił szybę? Tak. Leciała woda? A wcześniej widzieliśmy piękne żółwie, widzieliście je? I jeden taki maluszek chciał Franuś do nas podpłynąć, tak? Fajny był. I wyciągałeś rączkę tak do niego, o podpłyń, i on tak dopłynął. A baliście się? Ja. Nie baliście się? Ja się trochę. Ja się boję, że pożreł całą szybę. Ale na szczęście to był tylko... film.
Bardzo fajne kino, fajne, tak? Fajne kino. To się same tam było w kinie. Bardzo fajny film, 7D. Fajniejszy niż w tej piramidzie według. Jak to był film? Dużo fajniejszy film był, no, w łodzi podwodnej niż tam w piramidzie. Dużo fajniejszy. To powiedz, jak to było. Chociaż tata nie był jeszcze na tym 7D, w tym, gdzie też się jeździ kolejką. Może dlatego tu mi się bardziej podobało. Plezjozaur rozpoczyna ścieżkę dinozaurów, w którym możemy obejrzeć takie wielkie dinozaury w proporcji 1:1. No, prawdziwy olbrzym. Dalej mamy tyranozaura, a tutaj mamy scenkę, w której mamuty walczą z ludźmi. Wiele pytań wzbudziły, jakbyśmy z dzieciakami, ale w sumie ta ścieżka ich jakoś bardzo nie zaciekawiła. No i zdziwiły się, że nie było sklepów w dawnych czasach i ludzie musieli polować na jedzenie. Takim mostem wchodzimy w obrazy prehistorii. Ekipa już pobiegła, więc ich gonię szybciutko. Początki dwunożności. Idziemy dalej. W tych obrazach prehistorii tak trochę nudnawo, nic się w sumie nie rusza, więc dla naszych dzieciaków, no nawet, tak jak mówiłam, przegrało to z teraźniejszością. Mamy po kolei, co się tam dzieje. Więc dla starszych dzieci to może będzie ok. No ale takie pięciolatki to nie. Bianka podejmuje wyzwanie. Franek, co ty robisz? Baterie. Co robisz? Włączę baterie. Włączysz baterie? Tak. I ścieżką dinozaurów docieramy do wielkiego placu zabaw. Już ciekawe, czy jeszcze dinozaury będą. O, nawet jeszcze. O, mamy specjalistkę od dinozaurów. A ten? Zobacz, co tu się odbywa. Chyba jakieś polowanko. Dobrze, no to lecisz. Okay. Tutaj są schody. Idziesz po nich. Wtedy tu jest piłkowa sala. Idziemy. Jakieś jest piętro. Tutaj wejście. Idziemy. Potem. Patrz. Tu jest właśnie ten domek. I jedna zjeżdżalnia. I jeszcze takie coś. Jeszcze jeden domek. I rura. Rura. Właśnie za chwilę zjeżdżą z niej
Więc trzymajcie za mnie kciuki, że nie rozbiję szybki. Trzymajcie kciuki, że nie rozbiję sobie główki. Papeczki dałem. Udało się. Papeczki dałem. Tak, robimy wszystkim atrakcjom papa i idziemy do domu, tak? Kończymy dzisiaj dzień pełen przygód. Czemu do domu idziemy? No bo już kończy się dzień. Samo. Już słoneczko powoli zachodzi. Po całym dniu atrakcji kończymy swoją przygodę w Dino Parku. Żegnamy się tu z atrakcjami i przechodząc przez sklepik wychodzimy. Dzień dobry. Chodź, mama.